Witajcie w dzisiejszym vlogu. Ja nazywam się Iza i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego vloga. Dzisiaj, moi drodzy, będzie taki daily vlog. Teraz szykuję się na mecz Yankees. Tutaj mam koszulkę na sobie. Jeszcze się zastanawiam, jaką czapkę założyć. Myślę, że raczej wezmę tą szarą, ponieważ taką stylizację zachowam w kolorach ciemnych. Będziemy jechali autobusem, ponieważ nie chcemy martwić się o parking. Jesteśmy już na przystanku. Czekamy teraz na autobus. Wysiedliśmy z autobusu i co widzimy? New York! Muszę się Wam przyznać, że to jest mój pierwszy raz, kiedy jestem tak wcześnie w Nowym Jorku. Jest 8:30, nie ma aż tyle ludzi. Powiem Wam, myślałam, że będzie mnóstwo turystów, ale na szczęście na razie jest pustka. Idziemy teraz do Bryant Park, musimy wziąć Subwaya stamtąd na Yankee Stadium. Jeszcze muszę coś zjeść, ponieważ nic nie jedliśmy. I oh Chris, look, Yankee Store! Czuję, że zaczyna się robić gorąco, więc mam nadzieję, że jakoś to wytrzymam. Zbliżamy się już do Times Square. Tutaj nie wiem, czy będziecie w stanie dojrzeć. Tutaj jest właśnie Times Square. Ten napis HM-u to jest dokładnie Times Square. Tutaj jest zawsze ten billboard, główny billboard na Times Square. Można złapać mnóstwo tych żółtych taksówek. Zaraz Wam opowiem historię z żółtymi taksówkami, co się teraz dzieje. Tutaj też jest Studio News i tutaj widzę, że już coś nagrywają. Tutaj jest główna siedziba policji. W Nowym Jorku od samego rana trwają prace. Chłopaki tutaj montują szyby. Tutaj jest już Bryant Park. Będziemy teraz jedli śniadanie i zaraz ruszamy na Yankee Stadium. Właśnie dostałam moją podgrzaną bułkę. Tutaj, jak widzicie, mam jajecznicę w bułce. Miejmy nadzieję, że będzie to ok, ponieważ kupiliśmy to w jednej tutaj z budek. Więc rzecz, o której miałam Wam opowiedzieć, to to, że aktualnie w Nowym Jorku jest straszny kryzys, jeżeli chodzi o te żółte taksówki. Bo brakuje i kierowców do jeżdżenia, i ludzie też zazwyczaj łapią Ubery lub Lyfty. Tutaj jest też taka druga aplikacja Lyft. I kierowcy teraz bardzo się żalą, że nie ma biznesu. I żółte taksówki stają trochę na pogranicy bankructwa. Dużo właścicieli chce właśnie zamykać te biznesy z tym, no ale miejmy nadzieję, że to przetrwa, ponieważ no jest to rzecz charakterystyczna dla Nowego Jorku i uważam, że każdy powinien wziąć chociaż raz taką przejażdżkę właśnie taksówką. Bryant Park to również jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w Nowym Jorku. Można się mega wyciszyć, spędzić czas w samotności i się zrelaksować. W środku tego całego tłoku można tak złapać chwilę oddechu. Subway tutaj jest mega, mega brudnym miejscem. Jest tutaj mnóstwo bezdomnych ludzi, mnóstwo też takich aktów przemocy tutaj się zdarza. Na razie czekamy na naszego Subwaya. Pokazuje nam, że ma być tutaj za 4 minuty. I czeka nas dosyć długa droga, ponieważ jedziemy ze środkowego Manhattanu na Bronx. I jesteśmy już na stadionie. Przed nami znajduje się już stadion. Nie wiem, którą gate weźmiemy. Tutaj znajduje się sklep,
Yankees. Pięknie się to prezentuje, jest to ogromny budynek, potężny i jedna z atrakcji Nowego Jorku. Ciekawostka jest też taka, że wszystkie te czapki z tym znaczkiem to właśnie chodzi o Yankees, o tą drużynę, na którą teraz właśnie przyszłam. Kolega, który miał do nas dotrzeć, niestety nie dotarł, pewnie zaspał. Tutaj znajduje się właśnie wjazd dla tych wszystkich zawodników. Nie wiem, jak oni sobie dają znać, bo ten pan tak akurat na parę sekund przed ich wjazdem wychodzi, więc nie wiem, czy po prostu do niego dzwonią, czy jak to wygląda. Nad nami jest Subway, z którego wysiedliśmy, no i czekamy. Zaczyna się dopiero o 1:00, teraz jest godzina w 10:30. Mam nadzieję, że Chrisowi podpisze trochę więcej tych zawodników te piłki. Tak wygląda ten podpis, który teraz Chris dostał. Właśnie sobie uświadomiłam, że mamy takie same buty, tylko inne kolory. Tutaj też na całej długości znajdują się nazwiska zawodników. Tutaj już się zaczyna zbierać kolejka do wejścia. Właśnie zajęliśmy nasze miejsca. Sama nawet nie wiedziałam, że Chris kupił tak blisko siedzenia. Parę rzędów jest tylko przed nami i to już jest boisko. Tutaj ludzie czekają, żeby te piłki, tutaj chłopaki sobie trenują, to żeby te piłki leciały tutaj w stronę i zbierają je. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. I wszystko pod gołym niebem. Jak się okazało, siedzimy jeszcze bliżej, bo siedzimy w trzecim rzędzie, ale my sobie tutaj z dołem pomyliliśmy. I przed nami są tylko dwa rzędy, więc wszystko widzimy tutaj super. Ogólnie musiałam wyrzucić mojego tripoda, bo nie pozwalają tutaj na wnoszenie, więc jestem trochę zła. Będzie się trochę trząsł ekran, no to sorry. Tutaj znajduje się też Yankee Store. Myślę, że jak na chwilę obecną nic stąd nie potrzebujemy, ponieważ zaopatrzyliśmy się w innym sklepie pod stadionem, więc na razie jesteśmy ok. Tutaj po drugiej stronie jest boisko. Z frytkami. Wzięłam sobie, tak jak już mówiłam, tendersy z frytkami. Plus tutaj dostaliśmy takie kubki Yankees i w nich mamy Diet Coke. Siedzimy, przyjmujemy, jemy. Robię wam szybki update. Już się mecz zaczął. Prawie dostali punkta. Jeszcze do końca nie ogarniam, o co tutaj chodzi. Jak słyszycie, jest mega dopił. Widać, bo jestem w cieniu, ale jest już po meczu. Zapomniałam dodać, że za nasze bilety zapłaciliśmy $130 za osobę, więc no nie były to najtańsze, bo te wyżej zaczynają się już od $20. O, tutaj już jest lepsze światło. Mecz trwał około 4 godziny do 5 godzin. Teraz jedziemy chyba do jakiegoś baru, ewentualnie pochodzić po Nowym Jorku. Jestem już w Nowym Jorku, idziemy do Trump Tower, szukamy teraz właśnie drogi i potem chcemy iść do Central Park. Chcemy jeszcze wziąć Starbucks właśnie z Trump Tower. Deal, 10 pocztówek za dolara. Tak jak mówiłam już wcześniej, nie mam uchwytu. Muszę trochę tutaj improwizować, więc mam nadzieję, że nie będzie aż tak tutaj trzepało tą kamerą. Tutaj usiedliśmy na chwilę naprzeciwko Plaza Hotel. Tutaj już jest Central Park, się opaliłam. Sami zobaczcie, jak Polska biało-czerwoni. Tutaj też nigdy wam nie polecam kupować hot dogów, ponieważ z tego co słyszałam i też widziałam, to nigdy nie czyszczą tej wody hot dogowej. Jest też mega pochmurno i nie udało nam się wejść do Trump Tower. Teraz sobie właśnie uświadomiłam, że za mną znajduje się sklep Apple. Jeden z popularniejszych sklepów w Nowym Jorku, ponieważ znajduje się on pod ziemią. Wydaje mi się, że trochę z dzisiejszego vlogu pokrywa się z moim ostatnim vlogiem, ale jednak ostatnio jak go obejrzałam, to technicznie dużo rzeczy mi się nie podobało, więc dzisiaj chcę to zrobić tak troszkę bardziej profesjonalnie. I no mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podoba, jeżeli tak, zostawiajcie lajka. Plaza Hotel znajduje się właśnie taka fontanna i zaraz naprzeciwko jest Apple Store. Tak mniej więcej chcę tutaj wam zobrazować, jak to wygląda.
Jak widzicie, żółta taksóweczka, jest dosyć dużo ludzi. W porównaniu do filmiku, na którym pokazywałam Wam wcześniej, jak wyglądała pandemia tutaj, to no naprawdę się podniosło. Tutaj znajduje się taki piękny pomnik ze złota. Tak to wygląda z przodu i z boku. Tutaj znajduje się też mnóstwo budek z jedzeniem, ale tak jak mówię, ja kiedyś się na to skusiłam i potem żałowałam. Na samym wejściu Central Park wygląda jak każdy inny park, bardzo mi przypomina Błonia Krakowskie. Słońce już zaczyna zachodzić, my też będziemy się zbierali do domu, ponieważ jesteśmy mega padnięci, ale jeszcze na bieżąco będę Wam dawała znać, co robimy i gdzie się znajdujemy. Tutaj jest też takie podejście do jeziorka, jest tutaj cisza i spokój. Skały, czuję się w jakimś trochę parku narodowym. Gdzieś tam nie wiem, czy widzicie też taki mostek, taką kładkę kamienną. W Nowym Jorku można się też poczuć trochę jak w Krakowie. Na dworcu autobusowym będziemy się zbierać do nas do Jersey, do domu. Jesteśmy mega zmęczeni. Słońce nas też spaliło, więc te zaczerwienienia zaczynają się już pojawiać. Udało mi się tutaj na tym dworcu zajrzeć do galerii sztuki. Zobaczcie, jakie piękne tutaj rzeczy są. Tutaj jest jakiś misiu na deskorolce i tam są już jakieś obrazy. Ten tam jest taki na styl Van Gogha. Kochani, jest godzina prawie 12, ja jestem mega padnięta, idę się kąpać i myślę, że jutro się z łóżka szybko nie podniosę, więc w dzisiejszym vlogu dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, koniecznie dawajcie znać, jakie są Wasze odczucia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.